Witam kolegów hodowców. Jest duża dyskusja, bo umieściłem zdjęcia, filmiki, post o granulacie. I no ja, jedni mówią, że chwalą, bo im gołąbki to jedzą, jedni, że nie jedzą. No wiadomo, że muszą to spożywać, żeby to jakieś przynosiło efekty. Ale u mnie, no ja podaję ten granulat. Muszą go zjeść. Czasami go zostawią. Dzisiaj akurat zostawiły ziarna, akurat zjadły granulat. Tak specjalnie się popatrzyłem do karmnika, co zostawiły. Nie zawsze patrzę. Tu moje młode. Nie wiem, czy to w ogóle będzie widać. Jak to pokazać? O, tu na dole widać ostatnia lotka, 10. Rośnie, czyli co? Wniosek taki, że wszystkie lotki wypierzone w październiku. Mamy dziś 6 listopad, także wszystko spierzone. Lotki są ładne, czyste. A to nas najbardziej interesuje, żeby te gołąbki się spierzyły. No więc u mnie ze spierzeniem to tak wygląda. O, ostatnia lotka, malutka, rośnie. Czyli za kilka dni dorośnie dotąd. Mimo, że to jeszcze nie jest jakiś mus, że już by gołąbki musiały być wypierzone. Ale u mnie, no ja mam normalne młode, więc one się, że tak powiem, fajnie spierzyły. O, do końca ostatnia lotka. Tak, tak sobie wyglądają, dopierzają się. A i żeby nie było, to gołąbek, który miał 3 konkursy w pierwszej dziesiątce na oddział przy paru tysiącach gołębi, 4 konkursy na 5 wkładań, więc lotnik bardzo dobry. Także już jest wypierzony, gładziutki. O, tu wszystko gładkie. Jak mówię, te młode naturalnie leciały i już się super popierzyły. Tak, żeby to nie było, pokażę jeszcze następnego. To nie był jedyny, że taki wybrany. Tu nawet, o, 10. lotka już odrośnięta. Pełne skrzydło, wszystkie. 10. już jest duża, więc kiedy ona musiała być zrzucona, żeby się gołąbek dopierzył. One kończyły loty na jednej lotce do spierzenia. Niektóre już zrzucały lotki. Także one są już całkowicie wypierzone. Gładkie pióra, wszystko super. Także tak wyglądają u mnie młode. Młode już mam wypierzone. A może jeszcze jakieś mają pojedyncze pióra. Nie wiem, nie przeglądałem tego, ale tutaj większość już w ten sposób wygląda. Tu następna, Kaśka. O, plecka. Też lotki. A ostatnia lotka dorasta. Tak to widać. Jest to ostatnia. 3, 6. Tak, ostatnia, 10. lotka. Dorasta. Także młode już są u mnie wypierzone. Ta jest przepierzona. Już ładnie wyglądają. Tu mam starą. No i stara. Też ostatnia lotka już dorasta. To jest stara samica. No nie wszystkie tak różowo wyglądają, że już początkiem listopada jest wszystko spierzone. No ale bardzo szybko się pierzą na tym granulacie. I one normalnie młode odchowały jesienne. Także to naturalnie młode odchowane i nie ma problemu z pierzeniem. O, tutaj mam, że nie było tak różowo. Ma jeszcze jedną lotkę do zrzucenia. Ale to stara samica, która robi te długie loty, Bruksele i tak dalej. Także one wolno się pierzą. O, tu stara lotka jeszcze nie zrzucenia. Ale to za chwilę zrzuci. O, jeszcze tydzień, dwa. Także nie wszystkie mają wszystko pozrzucane. Ale to praktycznie elegancko się pierzą. One odchowały młode. Zabrałem młode, siedziały jeszcze na jajkach. Zabrałem samce. Te samice były tak uparte, że siedziały na tych jajkach jeszcze same przez okres
trzech tygodni, dwóch, nie, trzech tygodni nie siedziały, bo to, ale długo siedziały, no może tydzień, może to tak się wydaje. W każdym razie na tyle długo, że zdążyły się młode nawet pokluć. Tam takiego młodego jednego pokazywałem, właśnie z tych jeszcze późnych jajek. No i teraz się pierzą. Dostają granulat i tak to wygląda. Czasami go zostawią, czasami zjedzą. Ważne, że się pierzą, no i według mnie nic im nie brakuje. Może mogły się mieć lepiej, ale nie mają na co narzekać. Pozdrawiam. Dobry lot.